Co zrobić, gdy już mamy wodę przefiltrowaną przez taki prosty filtr z węglem drzewnym, który pokazywaliśmy ostatnio, ale nie jesteśmy pewni, czy jest czysta pod względem mikrobiologicznym? W dzisiejszym filmie pokażemy najprostszą i najtańszą metodę rozwiązania tego problemu, wymagającą jedynie dobrej pogody i cierpliwości: metodę SODIS. Metoda jest bardzo prosta. Potrzebujemy tylko umytej, przezroczystej butelki PET o pojemności nie większej niż 3 litry. Nie zielonej, nie niebieskiej, przezroczystej. I wstępnie przefiltrowanej wody. Jeśli woda jest zbyt mętna, byś był w stanie przeczytać nagłówek gazety, patrząc przez szyjkę butelki, trzeba tę wodę oczyścić. Nalewamy do butelki mniej więcej 3 czwarte wody. Zakręcamy a następnie intensywnie mieszamy przez co najmniej 20 sekund. Chodzi o to, by rozpuścić w tej wodzie możliwie dużo tlenu, choć nie wszystkie źródła podają, że jest to konieczne. Po mieszaniu dolewamy wodę i zakręcamy butelkę. Następnie odkładamy butelkę poziomo na słońce i pozostawiamy ją tam przez minimum 6 godzin. Jeśli ponad połowa nieba jest przykryta chmurami, należy pozostawić wodę na słońcu przez dwa kolejne dni. Jeśli masz możliwość, umieść butelkę na jakimś odbijającym słońce materiale. Im więcej promieniowania słonecznego, tym skuteczniejsza ta metoda. Jej skuteczność rośnie także wraz ze wzrostem temperatury wody w butelce. A jak w ogóle działa metoda solarnej dezynfekcji wody SODIS? Promieniowanie słoneczne, a dokładniej ultrafiolet, zabija bakterie, wirusy oraz część spasożytów, które mogą znajdować się w wodzie. Dlatego ta metoda nie oczyszcza wody z zanieczyszczeń chemicznych ani mechanicznych, a jedynie ją dezynfekuje.